W imieniu pierwszych pokoleń zespołu Mazowsza mam bardzo ważny komunikat i bardzo prosimy, żeby wywołane przez nas osoby ustawiły się w szeregu dyrektor naczelny, pan Jarosław Kalinowski. Dyrektor, nasz ukochany Witek Zapała. Pan dyrektor. Jak widzieliście, cały czas nasz mistrz Witek Zapała jest z nami. Był z Państwem, a teraz jest z nami. Czyli cały czas. Dobra, proszę do szeregu. Ten teatr ma strasznie niedobrą akustykę. Prosimy również pana wicedyrektora Jakiego Grąbkowskiego. Również pan dyrektor Kołodziejczyk proszony jest na scenę. A teraz bardzo ważna osoba, budowniczy teatru, pan inżynier Wojciech Groblewski. Jak się widzi ten piękny teatr, to cisną się na usta słowa twórcy ojca Teatru Polskiego, Wojciecha Bogusławskiego. Teatr mój widzę piękny i ogromny. Myśmy o takim teatrze nawet nie śnili. Jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi, że macie takie perspektywy, że trwacie, że się rozwijacie i że o pierwszych pokoleniach pamiętacie. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo wam dziękujemy za tą pamięć o nas. I tutaj pragnę podkreślić, że tak jak dyrektor Sygetyński, jak zaczynał tworzyć Mazowsze, to jeździł na wieś, tam, żeby sięgnąć po korzenie i stamtąd uczyć się folkloru. Tak pan dyrektor Kalinowski był chyba jednym z tych pierwszych dyrektorów posygetyńskich, który zaprosił przedstawicieli tych pierwszych pokoleń, żeby ich się poradzić, żeby z nimi porozmawiać, żeby z nimi coś ustalić. I dotąd zaprasza nas na różne wigilie, na koncerty i zaprosił nas dzisiaj i jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Wierzymy, że z takimi ludźmi, z taką młodzieżą, z takim teatrem polski folklor, Mazowsze, dzieło Sygetyńskiego i pani Miry będzie trwało wiecznie, nawet jeszcze dłużej. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu nas wszystkich bardzo, bardzo dziękujemy. I mogę w imieniu też wszystkich, myślę, powiedzieć, że będziemy trwali, póki nam sił starczy. A jak widać, energii w nas niemało. Proszę Państwa, słowo dla szefa. Ja nie mówię tak o sobie.
Ja to wystąpię do przodu, bo ja zdarty z głosu mam już ciężko po tych ostatnich próbach. No ja chciałam serdecznie podziękować, zwłaszcza, że to jest nasza gmina tutaj dzisiaj siedzi. I chciałam powiedzieć, że idee naszych założycieli ja głęboko mam w sercu. Ta młodzież, która się od czasów profesora przewinęła przez zespół, cały, z którą miałem przyjemność pracować przez 53 lata, nie jest to dużo. Nie jest to mało, że chciałbym powiedzieć. Ale chciałam powiedzieć, jak każda następna generacja i pokolenie, o którym tak mówili, była swojego rodzaju ciekawa w swojej pracy i w podejściu do pracy, ale tak kochaną młodzież, jak teraz mam, która jest tak oddana temu, a dzisiaj to nie jest takie proste, bo wszyscy wygibusy, więc oni wszyscy, którzy zaczynali ze mną i którzy przez cały czas pracowali i ci, co są w tej chwili, ja ich wszystkich tak samo noszę głęboko w sercu i mam tak zakodowane w głowie wam, wszystko bym powiedział o każdej jednej osobie, która tutaj była i spędziła czas. Oni naprawdę byli pracowici, kochani i wielce utalentowani. Dziękuję bardzo i dziękuję swojej rodzinie. No ale przecież wszyscy dobrze wiemy, że to jest jedyna osoba, która wie wszystko o Mazowszu, która wie, jak pani Mira sobie życzyła, który dba i będzie dbał, żeby to było tak, jak było, a nawet jeszcze lepiej. I za to Witka bardzo kochamy, bo on jest odpowiedzialny za to również, żeby Mazowsze trwało.